Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku P&P, czyli pytania i podpowiedzi. Jakie dzisiaj pytanie? Wydaje mi się, że jest bardzo ciekawe. Nieczęste, ale bardzo ciekawe. Nie radzę sobie z byciem z ludźmi, a w kościele bez tego ani rusz. Co mam robić? Wydaje się, że to nie dotyczy nas zbyt wielu. I wydaje się na pierwszy rzut ucha, że dotyczy to jakichś zranień, jakichś trudności, które mamy w życiu. Ale jednocześnie czasami, bo tu jak słyszę to pytanie, od razu mi się uruchamia ta część mnisza w moim sercu, taka część pustelnicza. I pustelnicy to mają do siebie, że mimo że bardzo kochają ludzi, to nie za bardzo lubią z nimi przebywać. I to jest trochę taki dar Pana Boga, który ich uzdania w ogóle do takiego życia pustelniczego. Oczywiście każdy ma trochę inaczej, tam to się różnie układa, rozkłada i tak dalej, ale jeżeli czegoś takiego doświadczamy, że nie radzimy sobie z byciem z ludźmi, to warto przy tym być. Niezbyt łatwo wyciągać wnioski i wiedzieć od razu, aha, to ty masz problem, nie wiem, to czy tamto. Nie? Warto oczywiście skorzystać z jakiejś pomocy, nie wiem, terapeutycznej, ale też czy właśnie kierownika duchowego, tyle że najpierw nim z terapeutycznej czy kierownika duchowego, warto trochę, w moim przekonaniu, pobyć ze sobą w tym. Nie? Co to właściwie tam się dzieje we mnie? I nie ma też takiego czarno-białego obrazu, że aha, tu są zranienia i to jest to, co złe, a tu są Boże dary i to jest to, co dobre, i to, co dobre, okej, to, co złe, nie okej. Nie. Bardzo często to jest przemieszane, nie? Że mamy taką, a nie inną historię życia, która do takiej formy życia nas uzdalnia bardziej, a do takiej mniej. Że z tym nam jest bardziej po drodze, a z tym jest mniej po drodze. Nie? Może też taką bardzo ważną rzeczą, chociaż to brzmi jak truizm, tyle, że warto sobie to przypominać w moim przekonaniu, że czasami bywa tak, no, zwłaszcza w takim kościele jak nasz, który jest masowy, że wszystko się widzi tak masowo. Że wszyscy powinni myśleć tak samo, czuć tak samo, widzieć tak samo, mieć takie same przekonania. Prawda, że to są takie doktrynalne takie sposoby patrzenia, które to tak pokazują. To jest dobre i właściwe, to jest złe i niewłaściwe. Pan Bóg jest dużo bardziej subtelny, że tak powiem. I On umie wykorzystywać i nasze rany, i nasze różne pogmatwane historie, także po to, by w te rany, w te historie włożyć swoje dary i na przykład nas, mnie, konkretnie uzdolnić do czegoś, do czego innych nie uzdalnia. I trochę się z tym nie czujemy najlepiej, bo wolelibyśmy może nawet tak jak wszyscy, tyle że realnie nie umiemy, nie? Bo nie mamy na to jakiegoś błogosławieństwa, łaski, albo mamy jakieś ograniczenia z tym związane. Nie? Jakby nie było, warto by przy tym pobyć. Co właściwie tam się we mnie dzieje, że ja sobie nie radzę z byciem z ludźmi? Nie? Czego jest za dużo, czego jest za mało, jakie tam się potrzeby uruchamiają, jakie braki, jakie głody, co tam w ogóle się dzieje, nie? Żeby się troszkę z tym pospotykać, jednocześnie w takiej atmosferze, żeby się tego nie bać, nie? Bo my się troszkę tak boimy, no właśnie, że to wyjdzie jakiś, nie wiem, smok z jaskini tam, nie? I teraz co, zje nas? No nie zje. Nie? Niektóre rzeczy, które sobie uświadomimy czy doświadczymy, są trudniejsze, inne są łatwiejsze,
Ale złożenie tych wszystkich rzeczy dopiero daje nam jako taki obraz, nie? Początkowy. Jasne, że potem możemy skorzystać z pomocy, czy terapeutycznej, czy duchowej, żeby to, co ja przeżywam, co ja odczuwam jakoś w tym takim czynnym lustrze, jakim jest drugi człowiek, zobaczyć i niech nam się to jakoś poskłada, nie? Żeby to, co jest naszym złudzeniem, odrzucić, żeby to, co jest nieprawdą, zostawić, a to, co jest prawdziwe, nawet jak tego do końca nie rozumiemy, to, co jest tam jakieś szczere, nawet jak jest trudne, żeby to miało szansę tam we mnie być, tam we mnie żyć, też tam we mnie tym samym się kształtować. I nawiązuję do tego pustelniczego wątku, no bo również widzę, choćby teraz w świecie, że są też tacy ludzie, którzy potrafią żyć jak pustelnicy w świecie. Nie? Przede wszystkim najważniejsze jest, żeby wpuścić w to Pana Boga. Bo On jest stwórcą i On jest dawcą tego wszystkiego. I On ze wszystkiego, co jest we mnie, z mojej historii, z moich doświadczeń, znakomicie sobie zdaje sprawę. A jednocześnie właśnie tylko On jest w stanie rzucić światło takie, które da mi zrozumienia. Nie? Że właśnie, że to nie jest na takiej zasadzie, że o każdy chrześcijanin powinien być radosny, więc żebyś, nie wiem, co zawsze musisz być uśmiechnięty. Nie, może ci być smutno. Nie? Że wszyscy powinni tworzyć wspólnotę. Wspólnotę można tworzyć na bardzo różne sposoby. Nie? Przede wszystkim to jest wspólnota z Bogiem, a potem jest taka wspólnota, do której Pan Bóg mnie uzdolni. Czyli da mi odpowiednie dary do bycia w tej wspólnocie. Nie? I pustelnicy są bardzo obdarowani, mimo że nie są bezpośrednio we wspólnocie, ale ich życie jest dla wspólnoty. Żaden pustelnik nie żyje dla samego siebie. Nie? Jeżeli pustelnik by żył dla samego siebie i tylko właśnie był taki odcięty, właśnie to jest zwyczajny jakiś egoizm i tyle. Nie? Natomiast jeżeli źródło jest w Panu Bogu i tam go szukamy, to Pan Bóg zawsze nas poprowadzi do ludzi, ale na naszą miarę, właściwą nam miarę. Nie? Więc bym powiedział, nie bój się, jeżeli masz takie doświadczenie. Daj sobie czas. Najpierw pozwól się samemu z tym spotkać, co w tobie się dzieje. Nie? Żebyś przynajmniej z grubsza zobaczył, co jest fałszywką jakąś, co jest nieprawdą, co jest złudzeniem. Nie? I to jakoś zostawił, odrzucił, a przyjął to, co jest jakimś błogosławieństwem, jakimś darem, jakimś nawet skarbem. Nie? I jeżeli to uszanujesz w sobie i pozwolisz się temu kształtować, to czasami ma też taką naturę ziarenka. Ja pamiętam właśnie takie zdanie jednej z moich wychowanek, Krysi, która mówi: ojcze, ziarenka nie trzeba uczyć, jak ma rosnąć, ono wie. Jeżeli jest jakiś dar złożony przez Boga, na przykład takiego życia pustelniczego, to ono wie, jak rosnąć. Ono sobie tam poradzi. Nie? Mimo, że to jest do niczego innego niepodobne. Nie? W tym świecie, w tym środowisku, w którym wyrasta. Nie? Natomiast ono ma w sobie moc, by urosnąć i by potem owocować. Tu jest potrzebne zaufanie. Ale pierwsze, tak jak mówię, nie bój się, spotkaj się z tym ze sobą, pozwól sobie też pomóc w taki czynny sposób, jak zwierciadło czynne przez drugiego człowieka, a potem jakby, czy nade wszystko, w każdym z tych etapów pozwól działać Panu Bogu.
i nagle się okaże, co to właściwie jest. Czasami właśnie takie doświadczenie, jakie jest w tym pytaniu, jest tylko jakimś etapem życia, ale czasami jest takim drogowskazem na całe życie, który potrzebuje pognębienia. Tylko trzeba, jak zawsze, rozeznać, co jest co. Spróbujcie się z tym mierzyć. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Hej!